pierwszy nasz mecz po miesiącu od zakończenia rozgrywek. Myślę, że piłkarsko był to ciekawy mecz z obu stron. Nie było jakiegoś kunktatorstwa, była walka o zwycięstwo. Niestety nie ustrzeliśmy się prostych błędów w takich newralgicznych momentach gry, jak otwarcie o piłkę bramkarza, jak budowanie. I to szczętnie bardzo wykorzystała Olimpia, zdobywając szczególnie tą pierwszą bramkę. Mieliśmy swoją bardzo dobrą sytuację w 73 minucie przy 1-0, rzut karny. Niestety, Łukasz Sapela obronił w sposób taki, w który zawsze bronił, bo ja go pamiętam bardzo dobrze ze wspólnej pracy w Bełchatowie dawno temu. I cieszę się, że taki człowiek o takiej charyzmie i charakterze jeszcze gra i uczy młodszych zawodników profesjonalnego podejścia. No ale nie trafiliśmy. No i w efekcie odkryliśmy się, graliśmy w 10 po czerwonej karce naszego kapitana. Zrobiliśmy zmiany, które myślę, że wniosły dużo dobrego do ofensywy. Ale zabrakło czasu i po kolejnym takim prostym gdzieś naszym błędzie przy otwarciu zawodnik gospodarzy postawił kropkę nad i. W efekcie to Olimpia cieszy się z awansu i czeka z niecierpliwością na kolejny zespół w rundzie. Żałujemy, że to nie my, natomiast wracamy do rzeczywistości drugoligowej. Czeka nas teraz dwumecz z Beniaminkami. Jedziemy najpierw do Ostródy, później przyjeżdża Hutnik Kraków, a Liga Mistrzów pokazuje, że te zespoły, które odpoczywały dłużej, tak jak z Ligi Francuskiej, jak Lyon czy Paryż, to prezentują się bardzo korzystnie na w tym etapie rozgrywek. W związku z tym przygotowujemy się na dwa bardzo dobre spotkania piłkarskie. Zagraliśmy z zespołem spadkowiczym z pierwszej ligi i obojętnie, czy grało tylu czy tylu zawodników, którzy byli jeszcze w pierwszej lidze, to Olimpia pokazała się z dobrej strony. Pokazała się jako zespół, który ma taki dobry balans między doświadczeniem a młodością. I tutaj, jeżeli szukać jakichkolwiek pozytywów po tym meczu, to, że błędy na tym etapie są bezlitośnie wykorzystywane przez przeciwnika, a w sparingu być może one uszłyby na sucho. Bo trudno było zakontraktować nam sparing partnera na zeszły tydzień. I być może to są te efekty tego, że wyciągniemy tak zwane wnioski, tak? Że ci zawodnicy, którzy popełnili tych błędów najwięcej, będą musieli skonfrontować się z analizą wideo, zobaczą to, jak nie można grać na tym poziomie rozgrywek. I zapraszamy Olimpię na rewanż. Myślę, że w październiku, z tego co kojarzę, spotkamy się tym razem we Wronkach i na pewno weźmiemy srogi rewanż. Wszystkim chciałbym podziękować przeciwnikom za dobry mecz, za sportową walkę, a naszym zawodnikom pogratulować, bo to jest bardzo ważne zwycięstwo. Pierwsze, kiedy coś się tworzy, to takie zwycięstwo na pewno buduje atmosferę. Zresztą te dwa tygodnie mojej pracy z tym zespołem naprawdę napawa optymizmem. Nie możemy być hura optymistami, ale napawa optymizmem, ponieważ widzę, jak zawodnicy reagują, jak ze sobą współpracują, jak chcą. I wydaje mi się, że dzisiaj na meczu to było widać. A przeciwnik to od dawna wiadomo, że jest to zespół, który ciekawie gra w piłkę, więc też mieliśmy trudniejsze momenty i tym bardziej chwała zespołowi, że przetrwał. Chociaż wcześniej mogliśmy ten mecz może nie zamknąć, ale zdobyć jedną czy dwie bramki i spokojnie na to patrzeć. Brawo dla Łukasza, który wybronił rzut karny i na pewno tym bardzo pomógł, ale tak jak powiedziałem w szatni po meczu, Łukasz wybronił, strzelcy bramek strzelili, a najważniejszy jest zespół i on dzisiaj mocno zapracował na to zwycięstwo. Po pierwsze, jeżeli się wygrywa 1-0, to podświadomie, chociaż mówiliśmy sobie w przerwie, żeby tak nie robić, ale podświadomie gdzieś broni się tego wyniku. Po drugie, w meczu są różne fazy i raz jeden zespół ma przewagę, raz drugi. A po trzecie, to zespół Lecha, podejrzewam, że w tej lidze będzie właśnie w takim stylu grał i bardzo on jest przyzwyczajony do tego, że prowadzi grę. My oczywiście też chcemy prowadzić grę, ale my dopiero się gdzieś tam w tym poznajemy i mam nadzieję, że jak się spotkamy za jakiś czas z Lechem, no to brałbym w ciemno ten wynik, ale mam nadzieję, że my też będziemy potrafili zmusić
Lech do takiej obrony, jak my dzisiaj musieliśmy zaprezentować, ale to dobrze się złożyło, bo my dużo pracowaliśmy nad defensywą, więc dzisiaj była szansa na to, żeby ją przetrenować tak już w takich warunkach meczowych.